Cześć! Wczoraj, czyli 28 lipca, pojawiło się nowe narządko do tak zwanego upgrade'u, czyli aktualizacji Mint 21.3 do najnowszej Wilmy, czyli do 22. Dzisiaj Wam pokażę jak ten proces należy przeprowadzić, o co ewentualnie zadbać i co zrobić, gdyby się problemy pojawiły. Gorąco zapraszam na sprzęt, oczywiście na żywy sprzęt, jak zawsze na tym kanale. Witam na żywym sprzęcie MIN21.3, informacja, gdzie tu mamy informację o systemie. Tak to się prezentuje, żywy sprzęt, 1070, info 515, kernel 21.3, tak żeby wam tu nie zategowywać, nie nie, za, nie przedłużać za, za bardzo, tylko troszkę, tylko troszkę. Jak widzicie ten mint jest mocno, znaczy mocna jest przerobiony, jest dodatko, dodany motyw tutaj zupełnie inny ja tutaj także dodałem troszeczkę plików różnych dziwnych tu są jakieś moje zdjęcia, znaczy ten z kanału Grabarty, który kiedyś tam robiłem tworzyłem, dodałem taką symulację użytkowania tego systemu tak, tu mamy jakieś dodatki ściągnięte ISO, Super bla 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 i do kompletu mamy tu gdzieś jeszcze muzykę wtrężoną bodajże, tak, parę kawałków żeby zasymulować jak to wszystko tutaj nam teoretycznie ładnie wygląda jeżeli chodzi o muzę i tak dalej, wszystko sobie tutaj ładnie działa a ja oczywiście mam tego puścić nie za bardzo mogę, tak? Do tego jest tutaj podpięte jeszcze, żeby było weselej, przynajmniej powinno być podpięte, mój nas, tak, mój piękny kunap sprzętowy, gdzie tutaj mam do niego bez problemu dostęp. To jest oczywiście po sambie sobie to tutaj pracuje. Dobra, przejdźmy teraz do podstawowych rzeczy. Po pierwsze, co robimy na co robimy przy upgrade, pierwsze nie, nie odpalamy aplikacji do upgrade'u, tylko robimy backup, robimy kopię zapasową ze swoich danych. Timeshift Timeshift robi tylko i wyłącznie, znaczy robi migawkę systemu, tak zwanego katalogu root, tego głównego linuxa. Timeshift nie robi kopii waszych plików w katalogu domowym, czyli, czyli tutaj, pamiętajcie o tym. Timeshift czegoś takiego nie robi. Do zrobienia kopii zapasowej, ja trą bardzo, bardzo polecam, żeby to ogarnąć przed tak dużą aktualizacją, warto sobie po prostu zabezpieczyć, tak? Taka, taka jest de facto, można powiedzieć, procedura. Jak obsługiwać ten program? Klikasz, next, next, next. Wybierasz sobie miejsce, gdzie to masz się znaleźć. Wiadomo, najlepiej mm, osobny dysk, jeżeli jest taka opcja, nie? Wybierasz pliki, wybierasz co ma być i tak dalej, i tak dalej. Zastosuj i jedziesz dalej yy, i ten jest ok. Kolejna rzecz, którą można sobie tu zrobić, jeżeli ten system trochę stoi, yy, to możemy sobie zrobić tutaj kopię listy oprogramowania, która jest w systemie. Po prostu. To nam się powinno za chwileczkę tutaj teoretycznie pojawić, jeżeli coś w ogóle tu instalowałem. Ja to dodatkowo sam nic nie instalowałem, dlatego mi się tu pewnie nic nie pojawi, nie? No pewnie tak. Natomiast gdybyście wy zainstalowali sobie jakieś programy, tutaj nie wiem, Steam'y, nie Steam'y, nie wiem, GIMP'y, inne, Ardure, czy w ogóle nie wiadomo co tam jeszcze i tak dalej i tak dalej, to możecie sobie tutaj zrobić kopię tych wszystkich plików, waszych, naszych programów zainstalowanych, żeby łatwo to przywrócić na, teoretycznie na nowym systemie. Czy to jest potrzebne w razie update'u? No ja wiem... To no, różnie bywa, tak, to naprawdę bardzo różnie bywa. Kolejna rzecz, którą przydałoby się moim zdaniem tutaj zrobić, to wejść w ustawienia systemowe, wejść tutaj w źródła oprogramowania, piszujemy sobie oczywiście hasełko yy, i słuchajcie, robimy sobie tutaj, testujemy po prostu, wybieramy najszybszy możliwy yy, serwer Mirror tak zwany, bo inaczej jakbym będzie ciągnęło ze Stanów. To to może trwać nawet, kurde, godzinę albo i lepiej, bo tam czasami są masakrystyczne transfery. Do tego jest to świeża aplikacja. Ludzie dopiero nie się rzucili na ten upgrade, bo wiadomo, że Mint jest najbardziej popularnym, jednym z najbardziej popularnych pingwinów, dlatego trzeba sobie wybrać tutaj po prostu swoje własne mirory, tak zwane i bazówkę i tamto moim zdaniem zalecenie. Nie, bardzo dobre zalecenie deweloperów. To trzeba po prostu tutaj ogarnąć. Yy, kolejna rzecz, która jest. Odpalmy sobie tutaj o program, nie no, to. chodzi o sam program. Program do upgrade'u, aktualizacji jest pełny graficzny. Możemy go teoretycznie zainstalować stąd. To jest Mint Upgrade, się to nazywa. Mint Upgrade, tu trzeba chwilę poczekać, jest jak najbardziej, ale deweloperzy zalecają, żeby to odpalić po prostu z konsoli. Konsola nie gryzie, a teoretycznie jest to bardziej stabilne niż takie, niż ten. No tak polecają, tak myślę to zrobić. Zanim sobie zrobimy tutaj całą resztę, to zobaczcie sobie tutaj na tą tarczę waszą, ewentualnie wpiszcie po prostu tutaj sudo apt up, update, no i możemy dodać to w ten sposób, czyli jak to było, ampersand, ampersand sudo apt upgrade minus jest, żeby nam zrobiło wszystkie aktualizacje systemu tego systemu 21.3, bo o tym jest mowa to nie jest upgrade do 22 to jest aktualizacja tego systemu, który tutaj po prostu istnieje bo to jest najważniejsze, żeby on był tutaj nam e, ogarnięty, a ja mogę zrobić to graficznie nie ma problemu, to nie ma praktycznie żadnej różnicy co, komu, komu jak wygodniej, jak się boicie konsoli, no to, no to zróbcie sobie to graficznie. Nie? Zainstalować, poczekać, niech to się wszystko ładnie nam tutaj ogarnie teoretycznie. No i widać, że jeszcze są nowe aktualizacje. To ja je zrobię i dopiero potem polecimy z całym update'em. Dobra, system jest aktualizowany. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy, która tutaj jest. Yy, sterowniki Nvidia, nie wiem czy o tym powiedziałem, czy nie. Są zastrzeżone sterem Nvidia 535, .5, czyli te zalecane, zainstalowane ok to już mamy to już mamy chyba wszystko mam przygotowane do tego tematu jak mamy wszystko to przechodzimy do instalacji ja to zrobię z terminala bo tak będzie po prostu lepiej dla mnie będzie wygodniej wy możecie robić jak tam sobie teoretycznie uważacie powiem tak ważne żeby aktualizacje były zrobione instalujemy program do upgrade'u sudo apt install mint upgrade po prostu tak się ten pakiet nazywa dokładnie tak tego tak jak mówiłem on jest graficzny, więc będzie bajka. Otwalamy program do upgrade'u. Tego tak jak mówiłem, on jest graficzny. Konsolę możemy sobie schować albo coś, bo będzie tam, będą różne rzeczy leciały. Teraz bardzo ważne, znaczy ważne, no. Proponuję sobie zobaczyć to na preferencje. I sprawa jest taka, że ten aktualizator jeżeli nie mamy zrobionej kopii Timeshifta pokażę nam okno, żeby taką kopię zrobić, po prostu taką migawkę systemu zrobić dla bezpieczeństwa. Cała reszta ja bym tutaj zostawił to tak jak jest. No dobra, to ruszamy, tak? Pod warunkiem, że macie kopię zrobioną. Moim zdaniem to jest dość ważny temat. Tak to to wygląda. Jeżeli chodzi o ten sam instalator, to moje wrażenia będą pod koniec tutaj filmu. Przeprowadzenie, bla, 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 dobra. Seria testów. Tutaj chodzi o to, że on sobie w tej chwili ściągnie te wszystkie dane. Ona tu ściągnie około 3 GB danych, coś takiego. To jest ważne info informacja dla ludzi, którzy jadą na telefonach, dla ludzi, którzy mają nielimitowany internet, jeżeli chodzi o transfery, tak? Po pierwsze, jest to wszystko tutaj ściągane na dysk, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, są wykonywane tak zwane, wykonywana tak zwana nie, właśnie symulacja i pobieranie Pobiera pakiety i również jakie pobierze, to przeprowadzi wstępną symulację instalacji. Czy nic się nam tutaj nie wyłoży? Oczywiście, to jeszcze nie jest ta, to nie jest jeszcze pełny update, update systemu, tylko sprawdza, czy wszystko, czy pakiety są dobrze pobrane, czy system to przyjmie i tak dalej, tak dalej. Widzimy się już po tej części. Mamy dodatkowe okienko, i teraz dla osób, które lubią sobie pogrzebać albo popatrzeć. Tutaj sprawdzimy sobie co zostanie dodane do naszego systemu. Tutaj pakiety, które zostaną usunięte automatycznie. Nic nie musimy tutaj robić. Możecie sobie posprawdzać, jeżeli też ma taką zajawkę. OK. No i co? No i tu będzie trwało, trwało sobie pobieranie, tak? Zaktualizowane. OK. No to... To już okej, okay, dobra, no to lecimy za upgrade'em. Tu macie jeszcze pełne info w konsoli, co ile czego będzie sobie szło. No u mnie to idzie jakieś 15-20 minut około na SSD-ku, dość szybkim SSD-ku. No trzeba się przygotować na, na dobrą herbatkę albo co tam jeszcze bolicie albo lubicie. Powiem tak. Widzimy się już po, tym, po tej części. Po pewnym czasie może coś takiego nam się tu pojawić. to obce. Pakiety muszą być przywrócone do oficjalnej wersji. Tak jak wspominałem ostatnio o, o MINCie, niektóre programy muszą, muszą być zdegradowane poziom niżej ze względu na problemy z nowym gnomem. Cofnijcie się do filmu o MINCie 22, tam to wyjaśniam. Dajemy sobie oczywiście napraw. O sobie tutaj pomieli, pomieli i widzimy się za chwileczkę znowu. Po dłuższym czasie dostaniemy taki komunikat: Aktualizacja się powiodła. To również będzie ładnie wszystko zrobione. Co należy zrobić? Restart compa to teraz zrobimy sobie tutaj oczywiście restart kompa i będziemy sprawdzać co się dzieje a co się nie dzieje i czy to w ogóle w stanie. Co prawda ja to robię już chyba czwarty raz po prostu dla testów. Testowałem to na Nuvo i na strach Nvidia i tak i tak czy siak i tak i zawsze to bez problemu mi się tutaj ogarniało. No i po restarcie, proszę bardzo, tak nam to tutaj ładnie wygląda Teoretycznie zobaczmy sobie info o systemie. Informacje o systemie. Co, co tu mamy? 22 Linux Cinamon, 68039 Generic. Jedziemy po szybkości. Nvidia jest zainstalowana. 535, 18301. Czyli on sterowników tutaj nie dotyka. W sumie bardzo dobrze, bo jeszcze mogłyby problemy dziwnie wyjść. A jeżeli mamy sterownik sprawdzony, to jest ok. Katalog domowy, zobaczymy, czy mamy wszystko tak jak było. Kopie zapasowe, to jest to co zacząłem robić, ale nie zrobiłem do końca. Muzyka na pulpicie to wiadomo. Obrazy, grabarty, proszę bardzo. A nie czy nam się ładnie, ruchomi tutaj. Ok, zobaczymy jeszcze sobie jeden test, tak na szybkości. Czyli mój standardowy Aqua WebGL, standardy życiowe i mamy tutaj ile? 60 fps, czyli ładnie nam temat tutaj sobie dobrze ludzie pracuje. Taki krótki filmik, bardziej poradnikowy znowu. Zapraszam do subskrybowania, oglądania może innych filmów, bo tych filmów jest prawie tysiąc już na kanale na temat Linuxa. Gorąco wszystkim podziękował za każde wsparcie, za każde oglądanie i tak dalej, tak dalej. No i co? Widzimy się w następnym filmie na kanale Świetnym Ksa. Pewnie jutro albo pojutrze, jak zawsze. Trzymajcie się gorąco, pozdrawiam, Bartek, cześć.